Ho! Witajcie z powrotem, moi drodzy! W Bielańskim Ośrodku Kultury Filii Estrady rozpoczynamy nasze cotygodniowe zajęcia. A dzisiaj będzie coś bardzo specjalnego. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę, no i oczywiście poudostępniać te nasze filmiki po to, aby każdy z waszych przyjaciół mógł spokojnie w domu zrobić to doświadczenie. Ale dzisiaj zaczniemy od pewnego wierszu. O, jest. Czy śpiewanie czajnika to też muzyka? A mruczenie kotka? A granie na płotkach? A płacz niegrzecznych dzieci? A szelest śmieci? Nie dowiesz się z wierszyka. Nie, gdzie chowa się muzyka? A może jest właśnie w tobie? No daj głos odważnie. Przypomnij to sobie. Słuchajcie, coś tak się trzęsie chyba w moim gardle. Zróbmy pewien prosty eksperyment. Każdy bierze swoje palce, kładzie na gardło i musicie wyczuć bardzo delikatne drgania, jak krtań wpada w rezonans, kiedy mówicie cokolwiek. Gotowi? Raz, dwa, trzy, cztery! Raz, dwa, raz! Słuchajcie, ja czuję, że tutaj moja krtań drga. Czyli wydobywa się dźwięk. No tak. I dzisiaj o tych dźwiękach i o specjalnym instrumencie będą te zajęcia. Więc zaczynamy. Otóż, co to jest dźwięk? Dźwięk to drganie. Jeżeli uderzymy w trójkąt, czy widać, żeby on drgał? No tak delikatnie. Ale jeżeli postawimy już plastikowy kubeczek, uderzymy. Słyszycie, jak ten kubeczek drga? Ten trójkąt bardzo szybko drga i przenosi te swoje drgania przez powietrze do naszych uszu, no i dlatego my jesteśmy w stanie słyszeć takie dźwięki. No, ale na czym można jeszcze zagrać? Otóż jest taki dziwny instrument. Nazywa się katarynka. Jeżeli zaczniemy na nim grać, to chyba delikatnie coś słyszycie. Czy wiecie, co jest potrzebne, żeby wzmocnić ten dźwięk? No, żeby wzmocnić dźwięk, to potrzebne jest pudło rezonansowe. Takim pudłem rezonansowym może być nasz stół. Jeżeli przyłożycie taką katarynkę do stołu i zaczniecie grać, głos rozbrzmiewa w całym pomieszczeniu. Nawet w innych pomieszczeniach można słyszeć takie katarynkowe utwory. No tak brzmi metalowy taki grzebień. Ale czy ktoś słyszał z was, jak brzmi taka metalowa sprężyna? Taką metalową sprężynę przymocowałem do pudła rezonansowego i jak zaczynam trzęść, (śmiech)
Prawie jak burza. No ale taki metalowy sprzęt nie każdy ma w domu. Ale każdy w domu ma. Słuchajcie, coś. Na przykład o butelkę. No to jest butelka, do której nalałem wcześniej wody. No i myślicie, jak wydobyć z takiej butelki dźwięk? No, można uderzyć. Można też dmuchnąć. Tylko jaki to jest dźwięk? Może na słuch sprawdzimy. Czy wiecie, jak nazywają się takie instrumenty? Ten instrument? To są cymbałki. No i każda metalowa płytka ma swój osobny dźwięk. Zobaczcie, posłuchajcie. Słuchajcie, no ja nie mogę rozpoznać. Nie rozpoznam, jaki to jest dźwięk ukryty w tej butelce, no bo niestety nie jestem muzykiem. Ale z pomocą przychodzi nam technologia. No i smartfon. Słuchajcie, wystarczy, że ściągniecie aplikację do rozpoznawania dźwięków. Hop, włączycie ją. Czy dobrze widać? Dajcie łapkę w górę albo napiszcie w komentarzach, czy dobrze widać. No i teraz zacznę dmuchać. Widzicie? Porusza się wskazówka. Na górze jest oznaczenie, jaki to jest dźwięk. Ale gdy odleję, a może nie będę robił w plastikowym, tylko wezmę taki szklany kieliszek. Naleję odrobinę. O, tak. No i spróbuję uderzyć. Jest dźwięk. Spróbuję zamoczyć palec i zacząć okrężnie ruszać. Wydobywa się dźwięk i nasze urządzenie do rozpoznawania głosu świruje, wariuje. Można ustawić, moi drodzy, bardzo precyzyjnie dźwięk za pomocą tego oto urządzenia. Ale to jest jakieś 10 minut ciężkiej pracy. Ale jak już, moi drodzy, ustawimy wszystkie dźwięki w kieliszkach, mam tutaj 2, 4, 5 kieliszków. Jak dobrze zauważyliście, te kieliszki, hop, mają nalane różne ilości wody, przez co dźwięk w kieliszkach będzie inny. Ten kieliszek niestety jest inny. Ale dlaczego? Ponieważ kiedy ściągnąłem sobie z internetu prostą melodię na 5 dźwięków, to wziąłem 5 kieliszków. I taki pusty kieliszek, zobaczcie, ma pewien dźwięk. Czy widać jaki? Jest to F z krzyżykiem? F z krzyżykiem. Ten dźwięk to F. A ten dźwięk tutaj, słuchajcie, widzę,
jak kieliszek wibruje i jak woda marszczy się na powierzchni. Zobaczcie jeszcze ten dźwięk. Te dźwięki, które są w poszczególnych kieliszkach, można usłyszeć właśnie. Słychać? I jeszcze raz. To teraz melodia, w której można nauczyć się w 3 minutki. W 3 minutki prosta melodia z 5 dźwięków. Czy ktoś pamięta, jak brzmi hymn Unii Europejskiej? Mam nadzieję, że nie zapomniałem. Uwaga! Zaczynam najpierw na cymbałkach. I... Na cymbałkach mi wyszło. Słuchajcie, sukces! Pierwszy raz. Teraz spróbuję metodę pukaną w moich kieliszkach. Gotowi? I... Pomyłka. Od nowa. I... Sukces! Ekstra! Ale szklana harfa, jaką widzicie, którą sami w domu możecie sobie zbudować z różnych szklanek, z różnych kieliszków, z różnych butelek, można ją precyzyjnie nastroić za pomocą takiego stroika, czy to gitarowego, takiego w telefonie aplikacji. Ale jest jeszcze jeden super sposób, moi drodzy, na granie na takich kieliszkach. Otóż najciekawsze jest pocieranie... Aha. Pocieranie o... Czy słychać? Sekretem udanej gry na kieliszkach, czy wiecie co jest? Są czyste dłonie. Dlatego pamiętajcie, żeby dobrze umyć ręce, żeby opuszki palców nie były tłuste. Bo jak będą tłuste, to będziecie bardzo, ale to bardzo mieli ciężko zagrać właśnie na kieliszkach. Ale jeżeli najpierw trzeba sobie dobrze... O, dobrze namoczymy ranty... I spróbujemy głaskaną melodię. Gotowi? I... Z małym fałszem w środku. Nie jest to takie proste, żeby dobrze skupić się na kolejności grania dźwięków i na poprawnym wydobywaniu dźwięków z kieliszków. No z tego względu, że musimy tutaj wydobywać dźwięk, trzymać dwoma palcami stopkę przy stole, tak żeby nam kieliszki się podczas grania nie wywróciły. Całkiem fajną metodą jest spróbowanie przyklejenia kieliszków do stołu. Ale przed rozpoczęciem, moi drodzy, tego eksperymentu musicie zapytać rodziców, czy możecie wziąć kieliszki, czy możecie je przykleić do stołu i czy możecie
spróbować nastroić. Od razu powiem Wam, że strojenie jest bardzo, bardzo ciekawym eksperymentem i do tego przyda się odrobina słomki, no i woda. Jeżeli będziecie po malutku stroili swoją harfę, weźcie jeden dźwięk i próbujcie. Nie pić tej wody i odmierzać. No i teraz widzicie, że ten dźwięk jest czysty. Wskazówka jest na prost. Nie jest na prost. To teraz wydobyłem 3, to teraz z powrotem dodam 3. Raz. 2. 3. Sprawdzimy, czy dźwięk będzie czysty. I dźwięk jest czysty. Ze strojeniem naszej szklanej harfy jest tyle zabawy, że głowa mała. Ale coś stanie się, jeżeli skończy się oktawa. Zobaczcie, tutaj mam już prawie pusty kieliszek. I wyższego dźwięku nie wydobędę nawet, jeżeli wyleję wszystko. To wyższego nie da się osiągnąć, dlatego warto pokombinować z innym kieliszkiem i z nalaniem wody do innego kieliszka. Wtedy można wydobyć jeszcze wyższy ten dźwięk. To na koniec spróbujemy jeszcze raz. Pamiętajcie o czystych opuszkach, żeby były dobrze umyte. No to jak? Zaczynamy? Zaczynamy. Świetna zabawa. Zapraszam serdecznie do eksperymentowania z takimi prostymi rzeczami domowego użytku. Serdecznie Wam pozdrawiam. No i życzę udanego popołudnia. Napiszcie w komentarzach, czy Wam wyszła taka harfa i czy dużo mieliście trudności ze strojeniem Waszych instrumentów. Zapamiętajcie, żeby dać łapkę do góry, udostępnić znajomym, a ja z Wami się już żegnam. Do zobaczenia!